Mogę się do was przytulić, tak? No bardzo proszę, śmiało. Bo to w końcu nic nie grozi. Bo to w końcu Fakt po raz pierwszy o was napisał. Tak, to prawda. Fakt opisał. Tak. I jak? Rzeczywiście z dzisiejszym dniem jest koniec homofobii w Polsce, gdy dostaliście róże dla par najpiękniejszej? Ja tylko powiedziałem, że od dzisiaj nikt nie będzie mógł już powiedzieć, że Polska jest krajem homofobów. To nie znaczy, że paru homofobów wciąż się nie znajduje w Polsce, ale na pewno są w mniejszości. To brzmi jak Szczepkowska o końcu komunizmu. Miałem taką nadzieję, że to skojarzenie zostanie przywołane. Kto jest pierwszy w tym związku? A kto jest pierwszy? Myślę, że obaj jesteśmy pierwsi. Ja jestem pierwszy, bo jestem starszy, czyli byłem pierwszy na świecie. To na scenie jest jakaś taki wątek się pojawił, więc dlatego Marcin pytam. Był pierwszy na scenie. Ja byłem pierwszy na scenie i powiedziałem, że jest to wyjątek od reguły. Z Tomkiem jest tak, że Tomek bardzo lubi mówić. Lubi mówić bardzo dużo, w związku z czym ja się na ogół nie przebijam. I pisać książki. Ja lubię pisać, lubię też oczywiście mówić, ale w tej konkurencji akurat z Tomkiem nie mogę konkurować. Ale on za to pisze książki takie, jakich ja nie potrafię, to znaczy powieści. A teraz jeszcze zaczął pisać sztuki teatralne. 13 grudnia będzie premiera w Teatrze Kwadrat Berka. I już mu się to tak spodobało, że myślę o następnym. Ale ma te książki kto wydawać, więc się uzupełniacie. Razem wydajemy. Ja wiem. Wydajemy je razem. Tak. Słuchajcie, czy to nie jest tak, że z tą homofobią nie będzie tak fajnie, dlatego, czy, bo nie jest tak, że jesteście dyżurną parą gejów, a już następna się nie ujawni tak szybko? Ja myślę, że to jeszcze musi minąć trochę czasu, żeby następna para nabrała śmiałości. Poza tym jest też tak, że no my jesteśmy specyficzną parą, bo Tomek jest bardzo znanym człowiekiem. Ja przy nim też siłą rzeczy zacząłem sobie jakoś to nazwisko wyrabiać, ale jest, ja myślę, bardzo dużo par, które dzięki temu wszystkiemu, co się dzieje, przyznały się do tego, że są ze sobą po prostu w gronie swoich przyjaciół, znajomych bądź rodzin. Więc na pewno nie jesteśmy odosobnieni. Być może nie ma, nie wiem, jakichś takich bardziej medialnych par znanych. Nie jest tak, że dyżurna para w całej wsi? No myślę, że w ogóle jeśli idzie o pary, to jest trudno, bo pary, żeby się utrzymały przez kilka lat czy kilkanaście lat, to już jest pewien sukces i rzadkość. My między innymi tą naszą otwartością chcemy zachęcić nie tylko gejów i lesbijki, ale również wszystkich heteroseksualistów, żeby trwać w parach dłużej, że warto jest walczyć o związek, warto jest nie poddawać się takim bieżącym zwątpieniom, ponieważ długi związek ma swoją wielką wartość. Ja wierzę także w to, że nasz przykład to jest taki dowód dla tych wszystkich, którzy się przyglądają. Na razie z boku, na razie nie mówią dlaczego się przyglądają, ale chcą poznać jak to jest, na czym polega to, że oni są gejami, że my zmieniamy wizerunek geja w wyobraźni wielu ludzi. Jest tak ogromna, spontaniczna potrzeba wyrażania poparcia dla nas, którą odbieramy na ulicy, właściwie w każdym miejscu, gdzie nas ktoś rozpoznaje. Dzisiaj, kiedy wchodziliśmy do teatru, pierwsza osoba, która poprosiła nas o autograf, wyrażając nie tylko swoją sympatię dla nas, ale także uwielbienie dla Marcina jako pisarza, była pani szatniarka w teatrze. Więc na każdym kroku, powiedziałbym, nie wśród znajomych, nie wśród kolegów pisarzy czy kolegów dziennikarzy, po prostu na ulicy. Ja szedłem latem plażą o 6 rano, było pusto w takiej małej miejscowości polskiej Łukęcin. Było pusto właśnie dlatego poszedłem, że byłem sam z morzem i nagle słyszę krzyk. Panie Tomku, lubię pana, więc się rozglądam, kto to jest. Okazuje się, że w falach, gdzieś tam w morzu, płynie sobie pani, która zobaczyła jednego spacerowicza, rozpoznała mnie i postanowiła mi obwieścić, że mnie lubi. Czyli te stereotypy są stereotypami, tak? Tak, ja myślę, że w momencie, kiedy poznajemy prawdziwych ludzi, konkretnych ludzi, to nagle się okazuje, że różne schematy, które mieliśmy w głowie, po prostu jak domino padają, no, jak karty. Poza tym jesteśmy na bankiecie Róż Gali i nie korzystacie z tego bankietu, tylko udzielacie chyba 10 wywiadu, prawda, teraz? Tak, jeszcze nie zdążyliśmy nic zjeść, ani się napić.